Szczęść Boże! W drugim dniu naszych internetowych rekolekcji, w ten Wielki Post 2020 roku, zapraszam, byśmy przyzywali mocy Ducha Świętego, bo tylko z Jego pomocą jesteśmy w stanie przyjąć Słowo Boże i tym Słowem żyć, przyjąć Jezusa Słowo. Wołajmy więc o Ducha Świętego. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a ty co powiesz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie, schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bracia i siostry, wobec trudnej sytuacji, w której znalazł się świat, wielu pyta: Czy to kara Boża? Czy to kara za grzech? Jak się ma to wszystko do miłości Pana Boga? Jak się ma do miłości Pana Boga wojna, cierpienie, niesprawiedliwe, różne sytuacje, które dzieją się w świecie? Jak ma się do Bożej miłości tyle krzywdy i cierpienia, zła, które jest w świecie? Nie oskarżajmy Pana Boga. Bo Bóg jest dobry, Bóg jest miłością i Bóg z miłości dał nam wolną wolę. Ale diabeł przez swoją zawiść sprowadził na świat śmierć, bo sprowadził grzech. I drodzy moi, niestety grzech jest często naszą fatalną odpowiedzią na miłość i dobroć Pana Boga. Grzech, który jest nieposłuszeństwem wobec Boga. Grzech, który jest pychą wobec Pana Boga. Oczywiście
Nie każde zło i cierpienie jest konsekwencją mojego grzechu. Taka teologia byłaby fałszywa, ale każde cierpienie, każde zło, które jest w świecie, jest konsekwencją upadku stworzenia, jest konsekwencją nieposłuszeństwa stworzenia. Jesteśmy jako społeczeństwo, jako ludzie w ciągu też wieków i widzimy, jak zło rozprzestrzenia się przez wolną wolę człowieka, przez to, że źle decydujemy, źle wybieramy. To jest w jakimś sensie, niektórzy mówią, zwycięstwo złego ducha. Ale oczywiście tak chrześcijanie nie mówią. Bo żyjemy w świetle Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Jezusa, który ma moc. Ale drodzy, w czasie naszych rekolekcji winniśmy również zatrzymać się nad tematem grzechu. Bóg jest pełen miłości i dobroci, i miłosierdzia, i przebacza każdemu. I wierzę, że Bóg przebacza też światu to zło, które jest w świecie, kiedy wołamy, kiedy pokutujemy, kiedy nazywamy grzech po imieniu, kiedy też gromadzimy się w naszych rodzinach w tych dniach, aby wołać: zmiłuj się nad nami, Panie. Ale to wszystko, co się dzieje, ale też i przede wszystkim słowo, które Bóg daje nam, wzywa nas do tego, żebyśmy rozpoznali w sobie grzech. Zobaczmy, jak jest historia Adama i Ewy. Ta piękna katecheza o podstawach świata, tego wszystkiego, co dzieje się też w nas. Tak to rozpoznajemy, że grzech rozpoczął się wtedy, kiedy Ewa zaczęła dialogować z diabłem, kiedy dopuściła wątpliwości wzbudzane przez diabła, kiedy zaczęła słuchać diabła, a nie Pana Boga. Bardzo podobnie, kiedy Piotr idzie po wodzie, bo Jezus mu powiedział: to chodź, Piotrze, wyjdź z łodzi. I Piotr szedł. Ale w momencie, kiedy odwrócił swój wzrok od Jezusa i bardziej zaczął patrzeć na fale i słyszeć huk tych fal, zaczął tonąć. I właśnie to jest doświadczenie każdego z nas. Ilekroć przestajemy iść za światłem, którym jest Jezus. Ilekroć przestajemy iść za słowem, które daje nam Bóg. Zaczynamy tonąć. I nieraz dochodzi do tragedii grzechu, do nieposłuszeństwa, do tego, że odchodzimy. I w konsekwencji, po co się pojawia? Lęk przed Bogiem, lęk przed życiem, oskarżenia drugiego człowieka, niepewność życia, poczucie ogołocenia. Kiedy Bóg przychodzi do tych, którzy zgrzeszyli i ich nie widzi, woła: Adamie, gdzie jesteś? On mówi: przestraszyłem się, bo jestem nagi. Bracia i siostry, miłość usuwa lęk. Jeśli kochamy prawdziwie Pana Boga i chcemy wrócić sercem do Niego, to ta miłość, którą On wciąż nas obdarza, usuwa z nas lęk. I Bóg to obiecał. Obiecał Zbawiciela. I to jest dobra nowina w tej złej nowinie. Bo złą nowiną jest, że grzeszymy. Że jesteśmy winni, że nie jesteśmy w porządku wobec Pana Boga. Niektórzy w tych dniach w sposób szczególny zadają sobie pytanie, jak wyglądało ich życie dotąd. Są historie, gdzie ludzie chcą iść do spowiedzi po wielu latach, bo przewartościowują swoje życie. Widzą, jak to, na czym budowali dotąd, jest kruche. I to wezwanie dla każdego z nas. Ale to nawrócenie od grzechu ku Panu nie może się dokonać z lęku, ale z miłości. Nie dlatego, że obawiam się, co będzie, ale dlatego, że Bóg mnie ukochał. Bracia i siostry, rozpoznajemy w sobie również to duchowe prawo. Jakże trafnie opisuje ciebie i mnie i siebie święty Paweł. Otóż w liście do Rzymian w 7 rozdziale od 18 wersetu napisał tak. Czy to nie jest o tobie? Bo o mnie tak. Jestem bowiem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro. Bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę. Jeżeli zaś czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który we mnie mieszka. A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło.
Albowiem wewnętrzny człowiek we mnie ma upodobanie zgodne z prawem Bożym. W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem mojego umysłu i bierze mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach. Nieszczęsny ja człowiek, któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Ratunek z naszego grzechu, ratunek z grzechu, który jest w świecie, jest jeden. Jezus Chrystus. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg tak umiłował ciebie, że nie zgadza się na grzech, nie zgadza się na choćby małe zło. On chce, abyś żył, abyś żyła w wolności, wolności dziecka Bożego. Ta Ewangelia, która jest podstawą naszego rozważania, ukazuje właśnie ową konfrontację grzechu i Bożej miłości, i Bożego miłosierdzia. Tak, ta kobieta z 8 rozdziału Ewangelii Jana popełniła grzech. Jest winna. Tak jak my jesteśmy winni. Zapłatą za grzech jest śmierć, mówi święty Paweł. Pan Jezus nie mówi, zostawcie ją, nic się nie stało. Jezus mówi, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. To znaczy, kto jest bez żadnego, choćby najmniejszego źdźbła zła w swoim życiu, niech osądzi tą kobietę. I nikt nie osądził, nikt nie rzucił kamieniem. Został Jezus, który nie mówi kobiecie, słuchaj, udało ci się. On mówi, nikt cię nie potępił i ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Zauważ, że ta kobieta doświadczyła miłosierdzia. Nawet nie poprosiła Jezusa, a On jej przebaczył. Jakże wielka jest miłość Pana Jezusa. Jakże wielka jest miłość Boga, który przebacza. Jest gotowy do przebaczenia. Jeszcze nie poprosimy, a On już przebacza. Nie wiemy, jakie jest dalsze życie tej kobiety. Ale wiemy, co się stało w tym momencie. Doświadczyła nie kamienia, ale miłosierdzia. Nie płaczu z powodu grzechu, ale radości z tego, że żyje. Moglibyśmy snuć teraz jakąś refleksję, a gdzie jest ten mężczyzna, który z nią grzeszył? Uciekł? On nie doświadczył miłosierdzia. To ona. Ona przeszła przez ten dramat grzechu i tego ryzyka śmierci. I tu spotkała Jezusa. Bracia i siostry, mamy tutaj Bożą sprawiedliwość i miłosierdzie. I jeszcze raz powtarzam, że nieprawdą jest mówienie, że w obecnej sytuacji sprawiedliwość się otwiera Boża, bo zamknęło się miłosierdzie. To jest nieprawda, fałszywa narracja. Tak mówią fałszywi prorocy. Kiedy patrzymy w Ewangelię, choćby właśnie w ten tekst, kiedy patrzymy w Ewangelię Łukasza, w 15 rozdział, który jest sercem Ewangelii, bo pokazuje miłosiernego Boga, to widzimy, że Boża sprawiedliwość polega na tym, że przed Bogiem nie możemy ukryć się z naszym grzechem, że przed Bogiem stajemy jako grzesznicy. Grzech jest grzechem i koniec. I to jest ta prawda, to jest ta sprawiedliwość. Znakiem tej sprawiedliwości Bożej jest krzyż, że skoro zapłatą za grzech jest śmierć, to Syn Boży, Jezus, umiera za ciebie i za mnie. To jest Boża sprawiedliwość. To, że patrzę na krzyż i myślę, to ja powinienem umrzeć. Patrzę na krzyż i myślę, nie jestem w porządku wobec Boga. Ale jednocześnie w tym znaku objawia się miłosierdzie, bo Bóg przebacza. I każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Każdy, kto spoglądnie z miłością w stronę Jezusa, będzie zbawiony. Każdy. Nie ten, który to udowodni, ale każdy, który serce wzniesie do Jezusa. Bo Jezus żyje. Jezus zmartwychwstał. Jezus jest Panem. Bracia i siostry, to wielka nowina. Wielka, dobra nowina. Pan nasz jest pełen miłosierdzia, pełen dobroci. I tylko ta prawda o Bożym miłosierdziu jest w stanie zmienić człowieka. To dzisiaj, w dobie epidemii, tego lęku, mamy wołać do Boga i mamy ludziom dawać
tą nadzieję spotkania z miłosiernym Bogiem, nie strasząc, ale pokazując, że Bóg jest gotowy do przebaczenia. Jezus wciąż nam chce przebaczyć. Papież Franciszek w dokumencie Christus Vivit napisał tak, numer 119. Ten Chrystus, który zbawił nas na krzyżu od naszych grzechów, z tą samą mocą całkowitego daru z siebie, nadal dzisiaj nas zbawia i odkupuje. Popatrz na Jego krzyż, przylgnij do Niego, daj się zbawić. Daj się zbawić Jezusowi, który czyni to nie za coś, ale z naszej strony za darmo. Ceną naszego zbawienia, naszej nadziei jest krew przelana przez Jezusa. Jego miłość, która nie boi się krzyża. Dlatego przyjmij dzisiaj Jezusa. Zdecyduj, czy chcesz iść drogą grzechu, czy drogą Jezusa. Czy chcesz iść drogą śmierci, czy drogą błogosławieństwa. Jezus umarł za ciebie, ale trzeciego dnia zmartwychwstał. Jezus żyje i to jest niesamowita prawda. Jezus jest Panem. Jezus nie jest historią, wspomnieniem, nie jest gdzieś tam jako duch, ale Jezus żyje, zmartwychwstał, ma ciało, ludzką duszę, niedostrzegany dla nas okiem, ale istnieje, żyje właśnie jako zmartwychwstały. Pokonał śmierć, pokonał mój grzech, pokonał wirusa już, pokonał wszystko to, co nam zagraża. Dlatego zaproś Go w swoje życie. Zaproś Go jako Króla. Zaproś Go jako Pana i Twojego Zbawiciela. I znowu papież Franciszek. Bardzo go kocham. Dobry pasterz, który z taką mocą głosi słowo. Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa. Pozwól się zbawiać zawsze na nowo. A kiedy idziesz wyznać swoje grzechy, mocno wierz w Jego miłosierdzie, które cię uwalnia na zawsze od wszelkiej winy. Kontempluj Jego krew przelaną z powodu tak wielkiej miłości i daj się przez nią oczyścić. W ten sposób możesz się nieustannie odradzać na nowo. Bracia i siostry, w czasie naszych rekolekcji, w tym drugim dniu, w tym czasie jakiegoś wyciszenia naszego, popatrz na krzyż. Wpatruj się w ukrzyżowanego. I zobacz wielką miłość Pana. Zachęcam, byś ściągnęła krzyż, jeśli jest na ścianie, albo by chwycić krzyż taki stojący. Wpatruj się. Przytul się do krzyża. Wiedz, że Pan nie jest już na krzyżu, ale Pan nasz zmartwychwstał i żyje. I przyjmuj to, co On ci powie. Przyjmuj orędzie o miłosierdziu. Porzuć grzech. Zapraszam do tego, aby podjąć akt pokutny z miłości, by przyjąć miłosierdzie Jezusa. Jeśli potrzeba, zachęcam, by skorzystać z sakramentu pokuty, by trwać przed Panem, by przyjmować Jego wielkie miłosierdzie. Zamknij teraz oczy na chwilę modlitwy. Zobacz Jezusa zmartwychwstałego, Jezusa, który uśmiecha się, Jezusa, który żyje. I powiedz Mu tak z głębi serca. Panie, dziękuję. Dziękuję za Twój krzyż. Dziękuję za Twoją miłość. Dziękuję za Twoje zmartwychwstanie. Twoja Pascha, Twoja śmierć, pogrzebanie i zmartwychwstanie jest źródłem mojej wolności. Ja chcę się nawrócić. Ja chcę być bliżej Ciebie. Panie, ja chcę bardziej Ciebie, bo wiem, że wtedy będę bardziej żyć, będę bardziej doświadczać pokoju i będę człowiekiem nadziei. Jezu Chryste, Jezu przyjacielu, Zbawicielu, bracie, Jezu mój Panie, zmiłuj się nade mną. Chcę z Tobą żyć. Amen. Zbawienie. Jezus daje pokój nam.
Drodzy rodzice, zachęcam, aby stanąć pod krzyżem razem ze swoimi dziećmi. Byście powiedzieli swoim dzieciom parę zdań katechezy. Popatrz na krzyż. Jezus umarł za nas, ale Jezus zmartwychwstał i żyje. I chcemy być wiernymi Jezusowi. Przeproście Boga za swoje grzechy. Zachęćcie, by i dzieci przeprosiły tak spontanicznie, od serca. Możecie też przeprosić siebie za winy wobec siebie nawzajem i przekażcie sobie znak pokoju. W imię Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego. Drogie dzieci, zachęcam, byście często patrzyli teraz na krzyż. Przez cały dzisiejszy dzień, ilekroć popatrzysz na krzyż, powiedz: Jezu, kocham Ciebie. Ale też naśladujmy Pana Jezusa na krzyżu przez to, że nie zawsze robimy to, co chcemy, ale wypełniamy wolę Pana Boga, która wyraża się też w wypełnianiu woli rodziców. I dlatego zachęcam, byście mówiąc Jezusowi, że Go kochacie, jednocześnie czynili miłość wobec waszych rodziców, pomagając im w obowiązkach, okazując posłuszeństwo i dobroć wobec nich. Ale patrzcie przede wszystkim dzisiaj na krzyż Pana Jezusa i mówcie: Jezu, bardzo Cię kocham.